Zwolennicy byłego prezydenta Gruzji Michaiła Saakaszwilego protestowali na ulicach Tbilisi. Polityk wczoraj trafił do szpitala. Były prezydent Gruzji Michaił Saakaszwili na początku października wrócił do kraju. Został od razu zatrzymany w związku z ciążącymi na nim wyrokami. Skazano go za nadużycia władzy w czasie pełnienia urzędu w latach 2004-2007 i 2008-2013. Po osadzeniu w więzieniu Saakaszwili rozpoczął protest głodowy, uważając się za więźnia politycznego nowych władz. Po 39 dniach głodówki wczoraj jego stan znacznie się pogorszył. Były prezydent został przewieziony do szpitala więziennego. W geście poparcia dla polityka wczoraj na ulicę Tbilisi wyszło blisko 40 tysięcy osób. Protestujący domagali się uwolnienia Saakaszwilego lub przewiezienia go do szpitala cywilnego, a także rozpisania przedterminowych wyborów. Musimy zobaczyć Michaiła Saakaszwilego wolnego i bezpiecznego. Został przeniesiony do zwykłego więzienia, gdzie jego zdrowie nie jest zapewnione. Jego fizyczne bezpieczeństwo nie jest zapewnione. Tak więc musimy zobaczyć Saakaszwilego w szpitalu cywilnym. To jest żądanie numer jeden. Po drugie, skradzione wybory powinny zostać zwrócone narodowi. Skradzione państwo powinno zostać zwrócone narodowi gruzińskiemu. Ukraińska deputowana, a prywatnie partnerka Saakaszwilego, oznajmiła, że jego hospitalizacja nie była uzgodniona z bliskimi i adwokatami. Z Kijowa płynie wsparcie dla byłego prezydenta Gruzji. Na Ukrainie polityk spędził ostatnie lata. Wzywamy gruzińską stronę do natychmiastowego przewiezienia Michaila Saakaszwilego do cywilnej placówki medycznej, w której możliwe byłoby udzielenie odpowiedniej medycznej opieki i nagłej pomocy. Czytamy w komunikacie ukraińskiego MSZ-u. Tymczasem władze Gruzji zapowiedziały, że Saakaszwili nie może liczyć na ułaskawienie. W grę nie wchodzi także ekstradycja na Ukrainę.